trzy ostatnie rozdziały w Księdze Daniela. Są tą częścią proroctwa, która jak gdyby, czasem mam wrażenie, że jest zapomniana. Nie sięgamy do niej. Nie jest ona łatwa, jest trudna, ale wierzę, że Bóg, który pomagał nam otwierać Jego Słowo, nie tylko w sensie otwarcia księgi biblijnej czy przeczytania z ekranu jakichś tekstów, ale otwierał je w naszych głowach. Będzie z nami do samego końca i ukaże nam ten cudowny tryumf wielkiego boju tej sprawy Bożej na naszej ziemi. Miesiąc temu ostatni wykład dotyczył również kulisów wielkiego boju. Tam dowiedzieliśmy się na tym pierwszym spotkaniu na temat wielkiego boju o stworzeniu wspaniałego anioła, który nosił miano Jutrzenka, światłość, ten, który nosi światłość. Dowiedzieliśmy się, i to był taki zgrzyt w całym wszechświecie, jak targowica w historii naszego narodu, że ten anioł się zbuntował, że ten anioł wystąpił przeciwko Bogu, wystąpił przeciwko wszystkiemu, co ma z Bogiem jakikolwiek związek. Wystąpił przeciwko ludziom, których Bóg stworzył, a później tej nadziei zbawienia w nasieniu niewiasty. A gdy przyszedł Jezus Chrystus na ten świat, czynił wszystko, aby go znieść, zniszczyć. Zanim jeszcze przyszedł, starał się wszelkimi sposobami zahamować jego przyjście. Później, gdy już był na tej ziemi i rozpoczął swoją publiczną działalność, starał się zniechęcić go do składania ofiary za ludzi takich, jakich spotkał na tej ziemi. Przecież oni mówili, że czekają na niego, ale gdy przyszedł, to go odrzucili. Oni nie chcieli takiego zbawienia, jakie on im niósł. Oni nie chcieli takiego Zbawiciela, takiego Mesjasza. Im się marzył bohater narodowy, ktoś, kto będzie łamał karki najeźdźców i da im najwyższe miejsce na tej ziemi. Wtedy dowiedzieliśmy się, że ten wielki bój nie tylko przeniósł się na naszą ziemię. Ten wielki bój przeniósł się do każdego umysłu i serca każdego syna i córki Adama. Ten bój toczy się do dzisiaj w twoim i moim umyśle. Między tym, co szlachetne i dobre, i między tym, co podstępne, aż obiecujące, to jednak zgubne. I wtedy dowiedzieliśmy się ze Słowa Bożego, że ten bunt zostanie zakończony. Że cały wszechświat nie dlatego będzie oglądał zniszczenie demona, że Bóg jest potężny. Gdyby o to chodziło, Bóg mógł go zniszczyć zaraz. Ale cały wszechświat przekona się, kim jest upadły Lucyfer. I to jest ta radosna wieść. Bóg nikogo nie będzie przekonywał. Każdy to zobaczy, kto chce to zobaczyć. Powstanie, przebieg i końcówka wielkiego boju między sprawiedliwością i nieprawością, między grzechem i sprawiedliwością i zwycięstwem zbliża się do zakończenia. Obecnie walka ta jest bardzo zakamuflowana. Nawet się nie spodziewamy, z której strony zostaniemy zaatakowani. Te trzy ostatnie rozdziały Pisma Świętego chcą nas przekonać o tym i przekonują nas o tym, że jako dzieci Boże na tej ziemi jesteśmy na obcym gruncie. I bardzo często to obce dla dzieci Bożych środowisko stara się nie tylko wymusić
określone zachowania nas jako dzieci Bożych, ale stara się ukazać te zachowania jako coś powabnego, coś pięknego, aby później okrutnie zaatakować i zniszczyć nas. 10 rozdział, ten, który dzisiaj będziemy rozważać, kieruje naszą uwagę na kulisy walki dobra ze złem, a także opisuje udział Daniela w tym boju. I obserwując Daniela, jaki był jego udział, możemy bardzo dużo nauczyć się dla siebie. Możemy go naśladować. Zresztą sądzę, że w dotychczasowych spotkaniach Daniel dla nas jest kimś takim, że chciałoby się tak żyć, chciałoby się tak wierzyć, tak ufać Bogu, tak bezgranicznie być gotowym na oddanie nawet własnego życia. Zresztą nie tylko Daniel, ale jego trzej przyjaciele również. Bóg wspomagał nas do tej pory, chce nas dalej wspomagać, a przez te trzy ostatnie rozdziały ukazać nam, że nie jesteśmy tutaj całkiem swobodni w zachowaniach wobec istnienia tej straszliwej opozycji przeciwko Bogu. 10 rozdział już w wierszu pierwszym ukazuje nam, kiedy Daniel otrzymał ostatnie swoje widzenie. Czytamy, że 3 roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się Danielowi zwanemu Baltazarem to słowo, jest prawdziwe, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem, to słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Na dwie podkreślone na ekranie myśli chciałbym skierować naszą uwagę. Znowu mamy datę. Dokładnie sprecyzowanie, kiedy ta wizja była dana. W roku 3 panowania Cyrusa. Oczywiście Księga Daniela mówi o panowaniu Cyrusa w Babilonie. Po zdobyciu Babilonu przez Medopersów Cyrus swojego teścia i wujka wprowadził na tron w Babilonie. O tym mówiliśmy, gdy studiowaliśmy 6 rozdział. 2 lata tylko ten 62-letni Kiaksares, czy jak go znamy z Biblii, Dariusz Med, panuje. Po 2 latach umiera i Cyrus w roku 537 albo 6 przejmuje władzę, zajmuje tron również i w Babilonie. Medopersja była bardzo rozległym mocarstwem. Wiele krain było podbitych i nad tymi wszystkimi górował Cyrus Pers. Od tej pory w zasadzie już trudno mówić o Medopersji, bo Kiaksares oddał jeszcze przed zawojowaniem Babilonu, zrzekł się swojej części w koalicji, w tej koregencji, na rzecz swojego zięcia i swojego siostrzeńca, Cyrusa. A więc Cyrus był bardzo ugrzeczniony, starał się jeszcze jakoś mu pomagać, ale w zasadzie już panował Cyrus. A więc w 3 roku Cyrusa, jeżeli objął władzę w 537 czy 6 roku, częściej mówi się o 6, to który to rok jest, kiedy Daniel ma tę wizję? To nie jest wykład, to są spotkania. A więc ja będę oczekiwał od was już wiadomości, które wcześniej wam przekazywałem. Proszę? Tak, 534, ewentualnie 3. Ile Daniel ma lat? Policzycie sobie może 89 albo 90. A więc jeżeli ktoś czuje się tutaj, że już jest leciwy w latach, niech wie, że przed nim jeszcze może być wiele wizji proroczych,
A Joel to obiecuje Bóg przez proroka Joela. A więc w 534 czy w 33 roku Daniel otrzymuje tę wizję. Lud Boży, tak jak to było od samego początku, zawsze był uzależniony od uwarunkowań i sytuacji, nawet geopolitycznych, ale i gospodarczych, i społecznych na tej ziemi. I tak jest do tej pory. Czy chcemy to przyznać, czy nie, taka jest rzeczywistość. Naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej, ale był pod przemożnym wpływem Persów. Jeżeli chodzi o wizję, to tutaj dowiadujemy się, to słowo, tak jest nazwana ta wizja, jest prawdziwe, usłyszał od wysłańca niebios, a treścią jego wielki ucisk. Do tego jeszcze wrócimy. Chcę tylko na wstępie powiedzieć, że Ellen White, pisząc książkę Wielki bój, po angielsku Great Controversy, wielkie zmaganie, wielka walka, wielka po prostu rozprawa jakaś taka na śmierć i życie. Tytuł do tej książki zaczerpnęła z pierwszego wiersza 10 rozdziału Księgi proroka Daniela. I do końca tej księgi będziemy widzieli, jak ten wielki ucisk się kształtował i jak Bóg wykorzystywał różne jednostki ludzkie i całe mocarstwa, i systemy, i stowarzyszenia, i przychylne, i nieprzychylne ludowi Bożemu, aby nawet gdy to w takiej masce przychylności przychodziło do ludu Bożego, okazywało się, że było atakiem na ten lud. W tym 10 rozdziale będziemy mogli prześledzić sobie własne życie. Będziemy mogli prześledzić walkę wewnętrzną, którą jesteśmy zmuszeni toczyć. Na samym początku zastanowimy się przez chwilę nad stronami tego wielkiego boju, bo w poprzednim naszym wykładzie mówiliśmy, że przywódcami tego wielkiego boju jest Chrystus i szatan. Jest ten, który nasiał dobre nasienie, jak to w przypowieści czytaliśmy, i ten, który nasiał konkolu. Tutaj zobaczymy, jak szatan posługuje się ludźmi i jak Bóg posługuje się ludźmi, aby wygrać tę wielką walkę. Zobaczymy też pośredni i na początku zupełnie nieświadomy udział Daniela w wydarzeniach, które przedstawione są w tym widzeniu. Tak bywa i z nami. Niejednokrotnie zupełnie nieświadomie. Dowiadujemy się o tym dopiero po pewnym czasie. Daniel niedługo czekał, tylko 3 tygodnie. Dowiadujemy się, że coś było właściwe, gdy poszliśmy zatem pod szeptem ducha. Innym razem, że to było zgubne, a też słyszeliśmy pod szept ducha. Tylko już nie tego samego. Daniel, co rzecz interesująca, gdy Cyrus zdobył Babilon, to był pierwszym, który wziął księgę, wziął księgę Izajasza proroka, tam gdzie my dzisiaj mamy rozdział 44 i 45 na przełomie tych rozdziałów i pokazał zwój Cyrusowi i powiedział mu 150 ponad lat przed faktami. Bóg z imienia powiedział, że ty zdobędziesz Babilon. To wywarło tak olbrzymi wpływ na Cyrusa, że zaraz, tak jak i proroctwo Izajasza zapowiadało, wydawał dekrety wolnościowe. Ale o tym dopiero za chwilę. W wyniku zaznajomienia się z tym proroctwem Cyrus całkowicie zmienił
swoje zdanie o Izraelu. I nie tylko, ale z dekretu, który później wydał, w ogóle o człowieku i o samym sobie i o roli, jaką Bóg mu wyznaczył do odegrania. A więc tutaj mamy Medopersję i Greków w 10 rozdziale przedstawionych jako główne systemy i czynniki do walki z ludem Bożym i do sprzyjania ludowi Bożemu. Palestyna jest tym terenem, gdzie lud Boży już na mocy dekretu Cyrusa został zgromadzony i wtedy rozgrywa się walka już nie tylko między mocarstwami. Przenosi się na indywidualnych ludzi, którzy żyją w tamtym czasie po jednej albo po drugiej stronie. I co jest charakterystyczne? Nie wszyscy, którzy są w Palestynie, będą sprzyjać ludowi Bożemu i nie wszyscy, którzy pozostali w Persji czy Grecji, będą walczyć z ludem Bożym. Po raz pierwszy tu widzimy w historii i czytając ten 10 rozdział proroctwa Daniela, że indywidualny udział człowieka w tym wielkim zmaganiu jest najważniejszy. Nieważne, co czynią mocarstwa. Ważne jest, jaką ty, jaką ja podejmuję decyzję w różnych sprawach. I jeżeli chodzi o poszczególnych ludzi, to będą to ludzie przeciętni, zwykli, wpływowi, monarchowie, przywódcy polityczni, przywódcy religijni, przeciwnicy, zwolennicy sprawy Bożej. I tak będzie do końca tej księgi. Jaka jest rola i udział człowieka w planach Boga? Na przykładzie Daniela możemy jak gdyby zobaczyć i rozsmakować w tym, aby szukać dalej. I im dalej będziemy szukać, tym więcej znajdziemy. Cyrus według księgi Ezdrasza, rozdział pierwszy i te pierwsze teksty, wydaje dekret, na mocy którego wszyscy podbici przez Babilonię, Asyrię i inne potęgi, które były, ale szczególnie te dwie górowe, mogą wrócić do swoich krain. To było zaskakujące, bo my niejednokrotnie czytamy i myślimy, że to był dekret wolnościowy dany tylko Izraelitom. Nie. Był bardzo szeroki dekret, gdzie wszystkim dawał zielone światło. Jak chcecie pójść, to idźcie. Natomiast dekret ten szczególnie zajął się Izraelitami. I w swojej treści dotyka już zagadnień, które były dla nich charakterystyczne. Tutaj znowu widzimy Boga miłości. Boga, który nie ma wpływu, na którego nie ma wpływu to, kim człowiek jest, jaki on jest. Bóg miłuje wszystkich ludzi i pragnie wolnością obdarować wszystkich. Tu gdybyśmy porównali treść tego dekretu z Księgi Ezdraszowej, za chwilę go zobaczymy na ekranie, to jest on podobny w swojej treści, w swoim założeniu przynajmniej, do rozmowy Abrahama z Bogiem przed zniszczeniem Sodomy. Pamiętacie tę rozmowę? A jeśli 50? A jeśli 10? Bóg mówi, nawet dla 10 ja uratuję całe miasto. Tam nie mieszkali Izraelici. Izraelitów jeszcze nie było przecież. To są czasy Abrahama. Ale oni nie należą do tego rodu, do którego należy patriarcha. A Bóg pragnie ich ratować. Popatrzmy na sam ten dekret. Oj, znowu nam wyskoczył ten sam. W pierwszym roku panowania Cyrusa, oczywiście w Babilonie, to jest rok 537 albo 6, ale historycy skłaniają się, że jest to rok
536, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. Skąd on o tym wie? Ellen White pisze, że Daniel tutaj miał bardzo dużą rolę do odegrania, którą odegrał. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, który jest w Judzie. A więc kto spośród was należy do jego ludu? Niech Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolimu, który jest w Judzie. Niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami. Niech wesprą mieszkańców tych miejscowości srebrem, złotym, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy, Beniamina, kapłani, lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię, która jest w Jerozolimie. Koncentrując się na dekrecie Cyrusa dotyczącym dlaczego, co go motywowało i co powinno motywować Judejczyków, którzy wyjdą z Persji do Palestyny, to budowa świątyni. Myśmy mieli w 9 rozdziale taki tekst, gdzie było powiedziane, że od pewnego słowa, które miało dotyczyć zbudowania Jerozolimy, miało upłynąć tam najpierw 7 tygodni, później 62, później 1 i tak dalej. To nie jest ten dekret. Myśmy wtedy mówili w 9 rozdziale. Ten dekret dotyczy odbudowy tylko świątyni, nie państwowości i nie również Jerozolimy jako stolicy. A teraz popatrzmy na sprawozdanie o sytuacji w judzkiej ziemi według pierwszej księgi Ezdrasza. Gdy już ci repatrianci wrócili, gdy już podejmują próby przywrócenia kultu religijnego, stawiają ołtarz ofiarny, składają na nim ofiary, jeszcze nie było świątyni, tylko jak za czasów Abrahama. Równocześnie czynią przygotowania do odbudowy świątyni w Jerozolimie. I uroczyście, zgodnie z przepisami prawa, obchodzą też święto szałasów. Jest bardzo, bardzo istotny fakt, który tutaj jest wymieniony. Pierwsze święto, które obchodzą, to jest święto szałasów. Święto szałasów oznaczało nową rzeczywistość. Oznaczało po zakończeniu dnia sądnego, po tych wszystkich rozliczeniach. Będziemy się cieszyć, jesteśmy przez Boga przyjęci i prowadzeni. Kilka ważnych faktów wtedy nastąpiło też. Wielka radość i entuzjazm, jak możemy tutaj przeczytać. Objawy wielkiej wdzięczności za wszystkie Boże dokonania. Nareszcie jesteśmy u siebie. Teraz mogą Boga wielbić, radować się z wypełnienia Jego obietnic, z tego, że wszystko, co było zapowiedziane przez proroków, stało się rzeczywistością. Chociaż, jak to zwykle bywa w środowisku ludzkim, w tym wierzących, nie wszyscy z nas potrafią cieszyć się z takich błogosławieństw, jakie on zsyła. I w księdze Ezdrasza czytamy w dalszym ciągu: wielu spośród kapłanów, lewitów, naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku,
takich posiwiałych jak ja, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a ten głos słychać było daleko. To była działalność misyjna dla tych, którzy tam osiedli i nawet niektórzy byli wróceni przez króla asyryjskiego, żeby pomóc tym, których on tam sprowadził w uprawie roli. Tam powstał zupełnie nowy naród nawet. Przez 70 lat oni się w jakiś sposób zasymilowali i powstaje naród samarytański. I teraz czytamy, że gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zorobabela, do Jeszny i do naczelników rodów i rzekli do nich. To jest bardzo ciekawe to orzeczenie, gdy usłyszeli wrogowie Judy i Beniamina. Czy to byli rzeczywiście wrogowie? Czy w pojęciu Żydów to byli ich wrogowie, bo oni porzucili żydowską prawdziwą religię, bo oni weszli w związki małżeńskie, założyli nowy naród, a więc gdzie im do czystości Izraela? To my w Babilonie, my w Asyrii zachowaliśmy czystość. Co wyście tu zrobili? Nie wiemy i chyba nie dowiemy się do końca, jak to było naprawdę. Ale przyszli do tych naczelników izraelskich, a wtedy to był Zorobabel i Jeszua, najwyższy kapłan. Te dwie osoby, bo po dekrecji Artakserksesa przyszedł jeszcze Ezdrasz, a później jeszcze Nehemiasz wzmacniał tę pracę. I zaproponowali, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy, składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. A więc to byli właśnie ci, jak to w czasach okupacji. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta, że do Polski, ja mieszkałem w Małopolsce, tam bardzo dużo z Węgier było takich bauerów, gospodarzy, którzy przejmowali wszystkie majątki, oni mieli wszystko, a Polacy nie mieli nic. Pamiętam, że za pracę, którą moja mama i jeszcze inni z rodziny wypracowywali, dostawaliśmy co drugi dzień litr mleka odciągniętego. A to tylko dlatego, że mój najmłodszy brat się narodził. Bo tak byśmy nie dostali wcale. Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy. Składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. Ten zastrzyk, na który zgodził się król asyryjski na prośbę tych osiedleńców, że oni nie wiedzą, jak uprawiać tej ziemi. Ci, którzy przyszli i uczyli ich uprawy ziemi, z tego widzimy, że nauczyli ich też czci dla prawdziwego Boga. Nie było świątyni. Nie mogli świątyni tego składać. Nawet ci, gdy wyszli z niewoli, oni też nie mieli świątyni. Składali na ołtarzu, który zazwyczaj wtedy budowano z kamieni. Zgodzić się na taką współpracę, czy nie? Co byśmy zrobili? Nie. Nie jesteście Izraelitami. My sami będziemy budować. Zapomnieli, że Salomon bez Hirama nie zbudowałby chyba tamtej świątyni, która była zniszczona. Wobec tego Samarytanie zaczęli budować swoją na górze Garyzim, a w Jerozolimie budowali Żydzi.
Ale tubylcy wiedzieli, że duch w narodzie jest podzielony. Jedni są bardzo zadowoleni z tego. Już mamy fundamenty świątyni, już będzie świątynia, a inni mówią, co to za świątynia? Prorok Ageusz odegrał tutaj ważną rolę i zwrócił uwagę na to, że to jest ta świątynia, do której przyjdzie Pan. To jest dzień małych początków. Zorobabel otrzymuje poselstwo od Zachariasza, nie siłą ani wojskiem to się stanie. To się stanie moim duchem. Ale wy, żebyście mieli tego ducha, który w tej świątyni będzie oddawał Bogu chwałę. Wobec tego ci tubylcy zaczynają studzić zapał. A później podkopują opinię tego narodu, oskarżają. Także zahamowana została całkowicie budowa świątyni na kilka ładnych lat. Później Cyrus od 30 roku już nie żyje. I zaczynają szukać wszędzie, gdzie taki dekret jest, bo ślady zaginęły. Ludzie potrafią zacierać ślady. A więc zwróćmy uwagę. Tu się rozgrywa wielki bój. O kogo? O Boga. O Jego prawdę. O Jego lud, który chce być Mu wierny i jest Mu wierny. Jakimi sposobami to się dzieje? A może ci, którzy chcieli budować, byli prawdziwymi wrogami? I ta oferta pomocy to był podstęp. I diabeł szukał tutaj jakiegoś wejścia. Jedno jest zaskakujące, że ten duch i to nastawienie do Samarytan pozostało w narodzie izraelskim aż do czasów Chrystusa, kiedy On odchodząc powiedział, pójdziecie i do Samarii. Żydzi przechodzili na Zajordanie, na wysokości Jerycha, idąc z Judy czy nieco wyżej, na wschodnią stronę Jordanu, na północ i dopiero do Galilei i z powrotem. Już galilejskich pogan, jak ich nazywano, tolerowali, ale nie Samarię. Gdy Chrystus kiedyś ku zdziwieniu uczniów chce iść przez Samarię i wysyła tam swoich uczniów, a oni odmawiają gościny, to pamiętacie, jakie jest nastawienie Jakuba i Jana? Jakie zdziwienie jest uczniów Jezusa Chrystusa, gdy On przy studni Jakuba siedzi i rozmawia z niewiastą samarytańską. A więc albo w tamtym czasie poniewoli Izraelici nie mogliby sobie poradzić przy tej współpracy z tymi osiedleńcami, albo popełnili błąd. A w Nowym Testamencie albo Chrystus miał rację i Jego miłość do wszystkich narodów nie ustała i do dzisiaj nie ustała, albo uczniowie mieli rację. Popatrzmy na to, co działo się w Palestynie. Daniel jest w Babilonii w dalszym ciągu. Chyba wiek mu już nie pomoże, nie sprzyja, aby wrócił. 2 lata wcześniej, bo jeżeli w 534 Daniel ma wizję, to w 536, 2 lata wcześniej, wydany jest dekret Cyrusa. Co się dzieje w wyniku tego dekretu w Palestynie? Czytaliśmy ze sprawozdania w Księdze Ezdraszowej, co się działo. Nic radosnego. Druga przyczyna, która nie mogła nastrajać pozytywnie,
z niewoli wyszło jedynie około 50 tysięcy ludzi. Dlaczego tak mało? W tym już byli kapłani i lewici. Daniel jest starcem i nie może tam się udać do Palestyny. Wśród repatriantów w tej uroczej ziemi są rozgrywki wewnętrzne i wrogowie zewnętrzni również nie dają im żyć. Samarytanie powodują, odrzuceni od tej propozycji, powodują bardzo poważne problemy przy odbudowie świątyni. A więc z jednej strony radość, a z drugiej strony smutek i niepewność. I tutaj dowiadujemy się, że Daniel, który był prorokiem i już trudne nieraz proroctwa miał wyjaśnione, to dowiaduje się, że przecież był też dekret o odbudowie Jerozolimy. Ten jest o odbudowie świątyni. Gdzie jest ten drugi? Czy będzie? Czy dojdzie do tego? Perspektywa trudnych czasów przy odbudowie miasta. O tym Daniel dowiedział się w wizji w 9 rozdziale. Kwestia pojawienia się Mesjasza to też końcówka 490 dni, tych 70 tygodni. Śmierć, ponowne zniszczenie świątyni, jeszcze ta nieodbudowana, a później jak zbudują, to jeszcze będzie zniszczona? Co stanie się z narodem po 70 tygodniach, skoro odcięte, odmierzone dla tego narodu było 70 tygodni? Co dalej? Daniel nie ma chyba przyćmionego umysłu, nie obserwujemy tego w jego zapisach. To proroctwo znamy dokładnie, kiedy te wcześniejsze już zapowiedzi, które Daniel otrzymał jakieś 5-6 lat wcześniej, będą zrealizowane. Rodziło się wiele pytań. Gdy jesteś w takiej trudnej sytuacji życiowej, i spróbuj wczuć się w położenie Daniela. Co byś uczynił? Popatrzmy na Daniela, co on uczynił, zanim będziemy życzeniowo mówić, co my byśmy uczynili. Daniel właśnie wtedy dba o to, aby lepiej zrozumieć wolę Bożą. Rozmawia z Bogiem w modlitwie, ale Daniel również czyni wszystko, aby jego umysł 90-letniego, ja bym go nadal nazwał młodzieńcem, żeby funkcjonował bez zakłóceń. Sięgnijmy do tekstu. Pod tekstem, treścią jego wielki ucisk, o czym już mówiliśmy, czytamy: Daniel zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Bardzo ciekawa myśl. Daniel po prostu, to przy jedynej wizji z tych wszystkich Danielowych mamy powiedziane, że Daniel nie szamotał się. Daniel otrzymał to zrozumienie. Tak jak wizja była przedstawiana. Tak ją rozumiał. Nadążał za tą akcją. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Dziwimy się, gdy uwzględnimy całą sytuację, o której już mówiliśmy, i te wiadomości z Palestyny, które napływają,
i te wątpliwości i nałożenie proroctwa na proroctwa, jeszcze kolejne obietnice, a te Bóg jak gdyby wypełnił, już dekret wydał Cyrus na podstawie Izajasza, a na podstawie Jeremiasza skończyło się i to się te 70 lat i to się zbiegło wszystko. Cudownie wszystko się układa. I nagle te wątpliwości. I co dalej? I co teraz?